te maski to coś, coś pięknego. Jest, pospoliciak, jest! O, branie, branie, tni, panie! Tni! Okej. Okay. Znowu coś grubego mamy. No tutaj ewidentnie jeszcze mocniejszy kołr, tak jak dojdzie, to... będzie to... Nieźle, mamy coś mocniejszego, troszeczkę. Zobaczymy, czy damy radę to wyharatać, bo idzie... tak chyba samo ciężko jak ten maski powyżej 5 kilo. Na szczęście nam trochę wywiaże w amulet. Amulet, panie. Żeby go może trochę zatrzymać, co? O, nie daje mi kręcić w ogóle. A skubany. Dobra, dobra, przytrzymam go troszeczkę. Go może zmęczymy pomału, co? O, większy jest, on jest większy. On jest większy. Ups. On jest większy. Od tej piątki maskiego, on jest większy. Oj. Nie, właśnie teraz jak go kurczę zwijać, nie? Oho. Ja patrzę na wskaźniki, nie, co się dzieje tutaj na wodzie, żeby tutaj tej ryby nie stracić. O, to większy będzie, większy, większy i to pewnie maski. Chociaż, no nie wiem, ale... ale większy od tej piątki, na pewno. Oni jak jest blokowo, nawet nie mogłem zakręcić kołowrotkiem, nie? Wiesz co? No, ciężko mi, że tak powiem. Już chyba wolę zostać na pompowaniu. Powiem szczerze. Trochę się zmęczył. Tak, mocniejszy kołowrotek. Tutaj jeszcze do tego. Jeszcze level musimy wbić. Oj. Ale to jest szarpie. Niesamowicie ten szczupak. Ale walka. Epicka. No i nie mogę kręcić, nie? Skubany, ale mnie stopuje ten szczupak. No. Życiówka jak nic teraz siedzi. To jest więcej jak pewne. I to powyżej 6 kilo myślę, że spokojnie może mieć. No bo trochę się zmęczył. Wykorzystajmy to. Może tylko troszeczkę. Na szczęście nie ucieka jakoś mocno. O, skubany na koło, jak patrak siedzi. No, jest to szczupak na pewno konkret już. A to nie Fishing Planet. Systematycznie 2-3 metry, 2-3 metry podciągnąć. Hamulcem go zatrzymałem. Nice! Dobre! Hamulcem go zatrzymałem. Pięknie! A tu kołowrotek 3 kilo. Ledwo siedzi. Zatrzymałem, tylko nie wiem, czy je odpuścić pod koniec, bo jak on szarpnie, to jeszcze można mi się zerwać. Ale tu hamulcem popracowałem kapitalnie. Jest już blisko. Dobra, wygążycie, zobacz, ja tu się skupiam na tych łup z parametrach, żeby właśnie
bo tego trzeba pilnować tylko w głowie, a nie ma wprawy z kolowaniem dużych ryb. Na pewno jest dużo większy od tamtego. Oj, to jest. Ja nie mogę nawet go podnieść. Do góry, nie? Do końca, na kiju. Czuć niesamowity ciężar na triggerach L2, R2. Od zwijania i od podnoszenia wędki. Niesamowicie to czuć. Bardziej jak na fishingu to czuć. Ciężar tej ryby. Ryba i ja jesteśmy potwornie zmęczeni. Szczupak jest blisko. 3 i 6. Nie mogę nawet wędkę do góry. Dobra, jeszcze troszeczkę i będziemy już mogli praktycznie. Trzymaj go. Jest! Jest! Pospolity, ale. Jest życiówka, ale pospolitego. 5 kilo. Czyżby ten gruncik 20 cm wyczyłem na pospolitego? 5 kg 110 gramów. O nie, no to ten klip będzie, słuchajcie, zapisany to na bank. Panie kochany, czas trwania chyba, nie wiem, 6 minut, to chodzi o hol? Realne 6 minut? Dawaj zdjęcie. Panie kochany. Otwórz paszczę. Ojej. Coś pięknego, czuć niesamowity był opór właśnie na triggerach. Hamulcem popracowałem wyśmienicie, można powiedzieć. Aha, okej. Okay. Hamulcem popracowałem wyśmienicie, także szczupak pospolity, życióweczka, 5 kg 110, poprawiony rekord o kilo 60, o ponad 7 cm. Wow, haczyk piąteczka, żywiec, Shiner na nowym zestawie. No jest mega, zapisuję, ale tutaj hamulcem kapitalnie popracowałem, kapitalny szczupak pospolity. Coś pięknego, coś pięknego.